Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w 21 Vlogmasie na moim kanale. Dzisiaj jest piątek i ja nie poszłam do szkoły, bo nie jadę na wigilię klasową i jadę gdzieś za chwilę z moim tatą. Ale sama tego nie wiem jeszcze. No więc przepraszam was za mój głos. I lecimy otwierać kalendarze adwentowe. Przepraszam was naprawdę za światło, ale na szybko chcę otworzyć kalendarze. Więc tutaj jest 21. I mamy takiego aniołka. Rizis i 21 jest tutaj. O, i mamy zwykłe Kinder i 21 jest. Kinder Country. Haribo i 21 jest tutaj. O. I ostatni. I jest. Więc ja już lecę i odezwę się do was później. Aktualnie jestem na Bielanach Wrocławskich, nie wiem czy mnie słychać. Hejka, więc ogólnie wiem, że jest słabe światło, bo podświetlam się tym światłem z samochodu, ale właśnie wracam do domu z Wrocławia. Kupiłam kilka rzeczy, więc chyba zrobię oddzielny haul zakupowy. No bo nie jest ich jakoś tak mało, jest ich tak, no tak średnio. Więc myślę, że zrobię haul zakupowy i tak
chyba w przerwie między Sylwestrem a świętami się pojawi, no bo teraz jeszcze są vlogmasy i po prostu, no nie wiem, nie dam rady jakoś po prostu dodać go wcześniej. No, ale tak myślę, że tak, nie wiem, może tak 28, coś takiego, za tydzień, w weekend może się pojawi. No, także wyczekujcie. A ja teraz jestem na parkingu i na takiej autostradzie. No i zaraz jadę i mam jeszcze jakieś 60 kilometrów, coś takiego, więc no, spoko. I jest godzina 18:22, bo tego wam chyba jeszcze nie mówiłam, a ja muszę jeszcze dzisiaj zmontować tego vlogmasa i żeby jutro się dodał po prostu, więc trochę jeszcze mnie czeka. Hejka, więc ja już jestem w domu i powiem, że jestem tak zmęczona, ale muszę jeszcze zmontować tego vlogmasa i no, także tak, a jest godzina chyba przed 20. Mam tutaj wszystkie torby, ale to nagram jutro wam haul zakupowy i po prostu wam to wszystko pokażę. Byłam też w Kuchni Świata i kupiłam jedną rzecz i właśnie zastanawiałam się, czy pokazywać wam ją w jutrzejszym haulu zakupowym, który będę nagrywać, czy teraz wam pokazać, ale chyba pokażę wam tu i tu. W sumie to nie wiem, ale kupiłam Fantę o smaku mango. Jak byłam w Warszawie, jeśli oglądaliście vloga z Warszawy, to wiecie, że kupowałam Fantę o smaku jagodowym i tak bardzo mi smakowała, że normalnie powiedziałam, że to jest o wiele lepsza Fanta niż od tej zwykłej. Więc mam nadzieję, że ta o smaku mango również będzie tak samo dobra. No i teraz właśnie przetestuję. Więc mam tą Fantę i zawsze jak coś jest dobrego, to szkoda mi tego jeść albo pić. Po prostu tak samo miałam z tą... O Jezu, ale zapach. Tak samo miałam z tą Fantą jagodową, że szkoda mi było tego wypić. I tu coś pisze, że mango flavored soda. Więc nie wiem, o co chodzi, ale jest, otwieram. I tak jak myślałam, ma to taki żółty kolor, więc uwaga, próbuję. No i pachnie jak takie typowe mango. 2000 years later. Powiem wam, że jest naprawdę dobre. Nie jest też takie słodkie. Właśnie to smakuje trochę jak taki owoc, chociaż owocu nie jadam, ale jakby czuję taki właśnie owoc. Nie wiem, jak to określić, ale nie jest właśnie takie słodkie, tylko jak taki typowy owoc, więc jest naprawdę bardzo dobre. Jutro prawdopodobnie będę rozkładać choinkę i powiem wam, że nie wiem, jak się zabrać za filmiki, ponieważ no dzisiaj jeszcze dam radę wstawić tego, żeby na jutro już był, tego vlogmasa, ale jutro z rana będę musiała nagrać haul, najpierw go zmontować, ustawić go na dany dzień i dopiero później zacznę vlogmasa, no bo inaczej nie dam rady. Chyba, że tylko się z wami przywitam i później nagram haul. W sumie to nie wiem, ale serio, inaczej nie dam rady. Więc chciałam już zakończyć tego vlogmasa. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawicie łapki w górę. No i subskrybujcie na dole ten czerwony przycisk, jeśli jesteście tutaj nowi. No i widzimy się już w jutrzejszym vlogmasie. Także do zobaczenia i pa pa!